Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 13 kwietnia, także zaczynamy od kart Tarota. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Wypadła karta, moi drodzy, dwójki mieczy. Jest tutaj pewnego rodzaju ukrywana historia, ukrywane sprawy, manipulacja. Impas. Jest dużo zadań, tak? Nie mamy pewności co do strategii tego dnia. Nie mamy pewności, co mamy robić najpierw. Tu oczywiście mogą być różnego rodzaju ukryte sprawy, o których nie wiemy. Tutaj jest coś nieujawnionego, coś... co może nam przeszkadzać, możliwa pułapka. Także uważajmy, jeśli będziemy podpisywać jakiś dokument, bo tutaj też jest taka szansa przy dwójce mieczy. Mamy zasłonięte oczy, może być coś ukrytego w jakimś dokumencie, możemy być narażeni na jakieś pułapki. Czasem tutaj przy dwójce mieczy będziemy się czegoś douczać, bo dużo rzeczy nie wiemy jeszcze, tak? To jest właśnie taki dzień, w którym trzeba ustalić priorytety, jakąś strategię, ale będzie trudno. Od razu mówię, że będzie trudno, bo tutaj jest taka niejasność, trochę manipulacji, trochę rzeczy właśnie ukrytych, schowanych. Także uważajmy na pewno na to, co robimy, a szczególnie, tak jak powiedziałam przed chwilą, na to, co podpisujemy. Tu oczywiście, moi drodzy, aspekt zdrowotny, uważajmy na różnego rodzaju wirusy, infekcje wirusowe. Pokazuje się brak ruchu, trzeba by było zażyć świeżego powietrza. Także, moi drodzy, tak to wygląda, a zobaczmy jeszcze kartę Lenormand. Co nam dopowie, co wyjaśni. Aha, tutaj mamy kartę przyjaciela, więc bardzo dobrego przyjaciela, więc tutaj z tym przyjacielem będą jakieś sprawy do wyjaśnienia prawdopodobnie. Będziemy, moi drodzy, może w pułapce z przyjacielem razem będziemy odkrywać jakieś tajemnice. Możliwe, że ktoś coś przed nami ukrywa tego dnia. I będzie to trudne do odgadnięcia. O, powiem Wam tyle. Przyjaciel czy przyjaciółka, może być coś ukrywanego. Może ktoś nieśmiało wyjdzie z jakąś propozycją do Was również. Albo też opcja taka dla niektórych, moi drodzy, że wspólnie z przyjacielem nie będziecie wiedzieli, co macie robić. Co jest ważne, co jest ważniejsze. Także ustawcie priorytety sobie na ten dzień, moi drodzy. No i oczywiście oczy zasłonięte, miejcie oczy szeroko otwarte, ale też to może, moi drodzy, być trudne. No, tak Was zostawiam z takim, moi drodzy, tutaj dylematem na ten dzień, bo rzeczywiście nie jest łatwo. Możemy się zastanawiać, co robić i tak dalej tego dnia. Pozdrawiam, do usłyszenia, moi kochani. Trzymajcie się ciepło.